Tyk. Tyk, oho, oho, chyba działa, bo nie było tego, takiego, wiecie, tym, takiego tego dźwięku, który był zawsze, kiedy podłączyłem, więc sprawdźmy to. Halo! Witam ponownie na Blueti. Dobra, naprawiłem to. Jednak wiecie co, kabel był zjebany. A widzicie, no. O, I w rzeczywistości chyba tylko się raz tak stało, że Marcin został, a ja sobie poszedłem zjeść czy coś i wróciłem. I to nie były dwie godziny. Nie, to nie były dwie godziny. To było max, nie wiem, 20, 15, 20 minut gdzieś około było i wróciłem. Także m, nawet czasem z tymi widzami też rozmawiam. To nie jest tak, że. Okej, okay, fotka i wypierdalaj. Ziomek mnie zapytał. Krzychu bym na przykład pytał o, nie wiem, o jakiś catering, jaki używam, no to mówię mu, słuchaj, ja, ja, gdzie mieszkasz? On mówi, że tu. No to ja używam takiego lokalnego cateringu tu i tu i potrafię nie wiem parę minut po prostu z nim pogadać na luzie i spoko. Chciał o coś zapytać, to mu odpowiedziałem. I ludzie, większość ludzi tylko chciała zdjęcie. Cieszę, że ci ludzie donajtują. No i tak czasem tego nie okazuje. No i tak czasem nie podziękuję za tego suba. To nie jest tak, że ja mam wypierdolone. Chuja, kładę na to wszystko. To tak nie jest. Naprawdę jestem wdzięczny za to, ale nie zawsze to okaże. I, i często ludzie myślą, że splunąłem tak, pu, pu, naplułem, jeszcze się, kurwa, spierdziałem na niego. Tak, tak to czasem ktoś interpretuje i no nie wiem, z czego to do końca wynika. No, no tak czasem to ktoś odbierze i tyle. No, Ale w rzeczywistości, w rzeczywistości tak nie jest. I no jeżeli chodzi o moje, nie wiem, moje finanse jako tako, mi naprawdę jest okej. Okay. A, ale niech ona nie dzieli, no niech nie dzieli tych widzów na nie wiem, że o podzielmy widzów na tych, co lubią Ksiajo i tych, co lubią, tych, co lubią, nie wiem, skałę czy mnie czy tam nie wiem, Owaraczy Kubona w sobie jakkolwiek. To jest, no, to, to byłoby najgorsze, co mogłoby się chyba wydarzyć, żeby taki taki podział powstał. Ja naprawdę szanuję tego, to co robi Marcin, robi fajny content, jest śmieszny, nawet jak to tłumaczy przez półtora godziny. Było momentami zabawnie, ale momentami widziałem, że no takie interpretuje rzeczywistość po swojemu. Czyli on mówi to, jak on to widzi i przekazuje wam to w ten sposób. E, tam jeszcze wspomniał o tym, że no, streamerzy się na jodę wybili. E, dinozaury, które coś tam w Twitcha, wiecie, czas na nową jakość. Marcin Majkut. Najlepszy stream na Twitchu. Więc jakby to tak, taki wydźwięk miało i... No spoko. W sumie ja nie miałem do tego jakichś większych pretensji, ale to... Było takie trochę, a, no nie wiem czy aroganckie i się trochę przykro zrobiło, że takie rzeczy mówi, bo to tylko wskazuje o tym, że no poczuwa się, wszedł, wszedł na scenę i tak właśnie panoszy się. Czuję się najlepszy i że może może wszystko, bo on tutaj on tu rozdaje karty. Słuchajcie, czat. Wszystkie Marciny to lalusie im potrzebne są mamusie by go do snu utulały i pieluchy im zmieniały zwiń go. wyłączę do rzekę utopiego i krzykni hej o jednego jebanego głupka mniej. Czekajcie czat ja wyłączę donację, ok? na moment. Ale Marcin dobrze powiedział, że zanudzasz na live'ach i mało kogo już obchodzi, jak ktoś gra i ludzie chcą dymów, a ty siedzisz jak golem i nic nie gadasz. A nie oszukujmy się. Słuchaj, zgadzam się, możesz się na moim streamie nudzić. Każdy wiesz, jeden lubi pójść na spacer po, po mieście i nie wiem, napić się kawy. Drugi lubi kurwa, nie wiem co, pojeździć sobie na desce i nie wiem. Albo jakieś kluby lubi, zajebać se i nie wiem, jakąś szybką dziewczynę sobie ogarnąć na noc. Różne są rozrywki, każdy lubi coś innego. Odnośnie widzów, w Warszawie spałem u widza. Spałem u widza, spotkałem się jeszcze z innym widzem na mieście i było spoko. Jakby, to nie jest tak, że ja unikam widzów, że nie wiem, czasem na kersie siedzę z nimi, gadam nawet po streamie. Czasem też na te snapy odpowiem. Czasem nawet na Instagramie, ktoś mnie zapytał o coś, to, to też odpiszę. Nie zawsze, oczywiście, ale czasem odpisuję. No bo, nie wiem, na przykład snapów dostajesz dziennie 100. No to nie wiem, odpisać każdemu albo snapować, to, to by zajęło no, sporo czasu. Żeby, no po prostu, no nie jesteś w stanie, bo tego jest za dużo. I nie wiem, musiałbym mieć więcej godzin, że. To, jak skrajne emocje to w nim wywołało. Albo to była jakaś gra. No te, może to był sarkazm. Nie wiem, Marcin musiałby powiedzieć, czy to był sarkaz, czy nie. Ja nie wyłapałem w tym sarkazmu. Ee, jeżeli to nie był sarkazm, no to naprawdę, no, no wręcz jakaś nienawiść nim kierowała, jak to, jak to opisał i jak te posty wyglądały. I jeżeli komuś tu się paliła dupa, to myślę, że z Marcina tyłka to można by zrobić piec w piekarni. Naprawdę, kurwa. Taka nienawiść, taki hejt w samym. Streamie już tego tak nie było, ale zapowiadało się naprawdę ostro. Określił, że pocisk z metką, przepraszam, bo to nie odchodzi. Jeżeli coś mi się wydaje, to miałem właśnie konkretne powody, dlaczego mi się wydawało, bo oglądałem tą jedną grę z Irafem, gdzie faktycznie cały czas wałkował te teksty i oglądałem shot, Ale na większości streamów nie byłem, więc dlatego słowo wydaje mi się. Marcin dodał, że wydaje mu się, że mam mojego chuja. Mogłoby mu się tak wydawać, zgadzam się, gdyby podglądał mnie w, w łazience, tak? I no tam kątem oka zerknął, a chyba jest jednak mały. I, i wiecie, i wtedy, wtedy jakaś podstawa jest, żeby to mu się wydawało. A, i tyle. I ja z tym nie mam problemu. A tak, bo oczywiście Marcin to przeistoczył, że ja go atakuję. To nie jest atak. Ja naprawdę Marcina twórczość szanuję, lubię, ale też chcę, tak jak i on, się pośmiać z tego, no bo czemu by nie. Jeżeli mamy tak, takie, takie zasady, że on się z tego on się śmieje ze skały, ja się pośmieję z niego i jest, powinno być spoko, tak? Tak jak dwóch ludzi się wyzywa, o ty chuju, a ty penisie, na przykład, no i wiecie, sztama piątka, idą piwo pić, nie? To jest, myślę, że to jest mniej więcej ta zasada, że ja, on nam dogryza, ja mu dogryzę, jest spoko. Także nie, Marcin, ja bym chciał się z tobą naprawdę pojednać, zbić pionę i mieć, mieć jakby jakiś sojusz. Naprawdę nie widzę tutaj żadnych powodów, żeby z sobą walczyć. Dlatego. Dlatego, no. No co, nie wiem. Co może jakieś, jakieś kiedyś duo, może na zgodę, jeżeli będzie chciał. Ja myślę, że spoko, będzie fajnie. Nie wiem, czy Marcin się zgodzi. Jakie, duo na zgodę. Z Marcinem.